Colombian cocaine. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Battlefielda 3. Dziś ze mną gra Ekstazy, siemaneczko. Dobra, i zaczynamy. Tak mniej więcej w połowie rozgrywki jesteśmy. Można tak powiedzieć. Tryb dominacja. Dominacja plus podbój. Aha. Są dwa tryby w jednym. Lololo, dziwne. I naszym zadaniem jest podbijać punkty i je jeszcze dodatkowo chronić. Dobra, kurde. Przegrywamy, ale... Walić to. Ja staty mam do dupy. Też mam staty do dupy, nie patrzmy na to. Trzeba podbić B i C. Ja idę na C jak coś. To dobra, to ja pójdę sobie na B. Kurde, na dół trzeba iść. Jak nie na górę, to na dół. O! Idę jednak do A. Bra, tam widzę dekla. No kurde, spazik zasrany. Gratuluję. Dobra, przejęte. Gratuluję panu. Idę teraz na dół na parking, jak coś. Właśnie jestem tam na parkingu i będę B podbijał, jeżeli... No, gdzieś tam skrowę nawala na górze. Jeżeli to przeżyję. Dobra, mam ochronę. Dobra, B podbite. Idziemy po C teraz, na górę. Co oni mają tam wbudowane, kurde, że na kita zginę. Biorą? No ja zginąłem. No, oczywiście, kurde, mam jedną HP i mi biją. Nie wiem. Jak mnie tak szybko biją? Właśnie nie wiem, no. Ledwie się odradzam, a oni już biorą mnie na 3 strzały. O. Tutaj grają chyba prosi. Nie, zabierają mi teraz... Kurde... Psy... Już nie klnę, ale kurczę... To jest chore, że tak szybko nas ściągają. Dla mnie to nie jest normalne. W takim wypadku. Dobra, ja sobie tu podbiję punkta. Świetnie. Teraz idziemy sobie na dół. Do B. A jestem za tobą, Skorpie. To dobrze, właśnie widzę na minimapie. Kurde. Nie przewidziałem, że będzie jeszcze jeden przeciwnik. Dzięki. Kurde, no gdzie? Nic nie widać kompletnie. Kurde, ja ciągle mam zamazania. I nic nie widzę przez to. Bo jeden gdzieś mi z boku strzela. Drugi we mnie nawala. Nie, zaraz coś we mnie, nie wiem, będzie strzelał przez ścianę. Właśnie oglądałem u kolegi film z BF-a. I miał spaza. Koleś przebijała mu się ta noga przez ścianę. Strzelił w nią i zginął. Mimo tego, że był za ścianą. Trochę głupie. Według mnie, ale no. Co my poradzimy, że tak gra dziwnie działa. Kurde. Strasznie opuściłem się w tej broni. P90. No i gdzie, proszę bardzo. Kurde. Krótka runda, zagramy jeszcze jedną, pewnie mapa się zmieni. Bo myśmy grali na operacji 925. Nie, dominacja to jednak jest, nie wiem. Gówno? Tak. Nie no, ale nie musimy tego ciągle nagrywać, raz możemy pokazać, jak mniej więcej wygląda ten tryb. To jest trochę co innego niż sam podbój. Bo tam tylko przejmujesz cele i idziesz do następnej. Tutaj jeszcze trzeba je chronić. W zależności od tego, jak mamy ogarnięty team.
bo to wszystko zależy od tego, która część ludzi idzie do danego punktu i go będzie chroniło, póki oponenci nie zdejmą drużyny przeciwnej. No, mapa się zmieniła. O! Podoba ci się taka mapa? Może być. No i dobra. Chyba tak samo jak w tamtej mapie. Dwa punkty pod ziemią, jeden chyba wyżej. No, mniej więcej jakoś. Albo na... no, dokładnie. Kurda! Saiga. Przeklęta Saiga. Aha, myślałem, że cię przerzuciło do przeciwnej. Jaka masakra tu jest. Kurde. Żartuję ciebie chyba sobie. Ja idę na co teraz? No to idź, idź tam. Też się przejdę. Jaki koleś! Niektórzy to naprawdę mają farta. 4% życia mu zostało. To jest jakieś zryte. I to poważnie. O, wszystkie punkty już przejęte. Kto mnie popycha? Kurczę. Dobra, trzeba iść. Dało jakiś, nie wiem. Trzeba iść do B. Pięknie nas tu pną. O, zdechło. Kurde, ja mam tego żołnierza wsparcia. No to ja nie widzę tego shotguna, no. Kto może z niej strzelać? Zaraz ja zacznę z niej strzelać. Jak ktoś mnie, nie wiem, z jakiejkolwiek innej strzelby zdejmie. No to przechodzi ludzkie pojęcie. My tu chcemy normalnie po ludzku, a oni nas ze strzelby biorą. Dobra, kontratak zrobiony. Świetnie. Szukamy wrogów. Burdel już jest niesamowity tutaj. Koksy z i gdzie? I gdzie? Teraz też będę chodził ze spazem, jak tak będą mnie denerwować. Skąd on cię wziął? Zteleportował się, no. Aha. Z tym gównianym, posranym shotgunem. Aha. Co to jest w ogóle za broń? Nie wiem, kurczę. Z dupy jakaś wzięta. Nie interesuje mnie ta broń, bo to jest strzelba. A strzelby są trochę takie... Nie obraźcie się, jeżeli ktoś lubi strzelać ze strzelby, ale takie... Co? Jak? Jak popełniłem samobójstwo? Chyba zrobię poradnik, jak popełnić samobójstwo w Battlefield 3. Bo to jest po prostu aż... dziwne. A, nawet dwójkę z shotgunami jeszcze coś. O nie. Może jeszcze 3 usasy tu wyjdą. Boję się. Jeżeli tak gadasz, to może tak kiedyś być. 3 usasy. Jezus Maria, spas. Dobra. O, pięknie. Nie. Z noża trzeba pocisnąć, oczywiście. Gdzie? Gdzie? Trochę nerwówek. Już. Trochę nerwówek będzie, ale nic nie poradzimy, jeżeli nas tak muszą trollować z takiej broni. No zdało, kurde! Z 10 metrów mnie ściągną, co najmniej. O nie, teraz się doigraliście. Biorę spaza, nie ma co. No kurde, kto mnie odradza ciągle? Kto pozwolił?
Kurde, teraz to normalnie już przeginają. Przeginka jak ma... Jakie lagusy! O kurde, przez chwilę takie lagi miałem. I mam jeszcze, nie wiem... Chcesz przestaną grać z tymi shotgunami, to naprawdę wnerwia ludzi. Nie wiem. Chcą się po prostu wybić na tym, że są kozakami i to tyle. Zaraz ja tu się zacznę bawić z C4. Zobaczymy, czy im tak będzie do śmiechu. Kurde, koniec zabawy. Chcieliście się zadrzeć? Jest! Jak wy z shotgunów, to ja z C4. I co, podoba się? Nie. Pewnie, że nie. Ciul! Ciul! Dobra, może jeszcze jeden ciul. Dobra. Słyszysz te ciągłe wybuchy? Tak. Tak, czyli to jest moja słodka zemsta za DO12 i spaza. Kurde, no biegną, a nie reanimują. Jest naprawdę... Jeszcze blokują. Kurde, takie lagi dostałem, że sam się zabiłem z C4. Nie wiem, coś tu... Nie wiem, ostatnio ogólnie na BF-ie mam jakieś dziwne lagi. Co do innych gier, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Ale BF, nie wiem. Musiałbym zmniejszyć jeszcze bardziej tę... jakość graficzną. Dobra. Ta się pobawimy w makarenę. Taką makarenę. Kurczę, C4 z dupą pourywa ten wybuch. Może bym się tak przeszedł na inny punkt. Wysadzę okno. O! Kurczę! Kurde no. Dobra, idę z RPG. Przegięliście pałę. Teraz to kurczę, że wam nie będzie w ogóle do śmiechu. Z RPG dostać. Gdzieś tu chyba zostawiłem tak skrzynkę z amunicją. Taką demolkę narobię. Dobra. Kurde, szkoda, że nie można robić dziur w budynkach i niszczyć je. To by było naprawdę epickie. Chyba tak będzie w Battlefieldzie 4. Zobaczę. Kurde, że... No bo skoro będzie nowy silnik graficzny, to tak powinni zrobić, no. No, wszystko zależy od naszych twórców. Dobra, jest moja kochana skrzyneczka, to ty. Zabiłbym coś z RPG. Demolka i tak jest duża. Tak, wiem. Głupie, że tak latam z RPG. Ale kurczę, rozwścieczyli mnie gracze, którzy nawalali mnie z DO12 i spaza jednocześnie. Więc za to trzeba im kurczę nogi z dup pourywać, a najlepiej RPG działa. Niestety, nie. To już nie wiem, co mam robić. A może po prostu z kałaszem będę biegał, jak zwariowany. To też jest chyba dobra metoda działania. No, zobaczymy. Niech ogarną się ci... O kurde! Ej, nie. Jeszcze gracz premium spas, to już ostre przegięcie. Sorry, że nic nie mówię, ale się skupiam. Nie, rozumiem. Ja tu wolę, wiesz, podtrzymywać pod duchu komentarz, bo wiesz... Nagrywanie bez komentarzy to jest żadne nagrywanie. W dzisiejszych czasach oczywiście mówię.
No wiecie, były wcześniejsze czasy, gdy ludzie nie nagrywali z komentarzem. Po prostu siedzieli cicho i nagrywali to, co nagrywali. Dobra, jestem sobie na podziemiach. O, dobra, gin! Sucze! O, asysta. Nie no, czy to tylko ludzie grają ze strzelb głównie? M1014, 870, spasy, sasy, kurde, ciupasy. Nie, to jest jakiś... Po prostu z takiej broni szybciej zabijają. No właśnie. Więcej punktów dostają. Ja nie chcę być lamką jak oni, żebym nikogo nie obrażał. Mnie no i właśnie, o taki koleś, który w ogóle nic nie trafią. Zaraz tu sobie zakampię gdzieś fajnie. Będę kurczę skałacha nawalał. Dzień dobry. Przejmij punkt A. A, myślałem, że to już wróg. Coś nie wyszło. Dobra, trzeba coś przejąć. Tam do A trzeba iść. Ja chcę sobie przez słupek przeskoczyć. Tam widzę takie wielkie miasto. No ale dobra. Nieważne, trzeba żyć dalej. Czy mi się wydaje, czy wygrywamy? Uuu, jakieś ładunki były. Ej, my wygrywamy, czy przegrywamy? Wygrywamy. Aha. Ja pieprzę, czy to... Nie, to jest jakieś kurcze zryte. Nie mają innych broni, kałaszy, maszynówek, snajperek, nie. Strzelby, kurde, co oni widzą w tych strzelbach? Zabili mnie? Nie wiem. No dobra, już możemy skończyć. No, bo jak myślę, jest jakiś długi odcinek i tak tylko prawie nikt nie ogląda, ale... Co powiedziałeś? Że dużo ludzi tego i tak nie ogląda. No i tu jesteś szczery do bólu w tym wypadku. I dlatego chcę takie krótkie na razie, jak będzie dużo ludzi oglądało, czyli niemożliwe. A, no ale to u ciebie, ale to u mnie nie wiem, u mnie to co innego akurat. Dobra, my tu już się pożegnamy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i żegnamy się już to z wami, trzymajcie się, na razie. Cześć!